Witam w prezentacji 29 numeru kultowych autobusów PRL-u od De Agostini. W tym numerze Ikarus 260. Numer ten standardowo zapakowany jest w folię. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. Dwudziestym dziewiątym modelem kolekcji jest Ikarus 260. Model ten jest w kolorze niebiesko-białym ze srebrnym paskiem w dolnej części i czarnymi środkami kół. W dolnej części ma dwa schowki, jeden duży, drugi mały, z tyłu jeden. Ma okna dzielone na dwie części. Siedzenia po stronie kierowcy pojedyncze na całej długości. Po drugiej stronie między drzwiami podwójne siedzenia. Oddzielone stanowisko kierowcy. Trzy pary harmonijkowych drzwi dzielone na cztery części. Tylne i środkowe mają okna u góry. Przednie dodatkowo w dolnej części. Z tyłu tablice z napisem 260, światła, biały zderzak, duże okno. Atrapę chłodnicy, logo Ikarusa, nazwę 260 na tablicy i na grillu, cały zderzak z czarnymi dodatkami, wycieraczki od spodu, lusterko po stronie kierowcy na pręcie w bok, po drugiej stronie na podwójnym pręcie do przodu. Na dachu trzy wytłoczenia do góry i blacha falista. W spodniej części nazwę modelu ze skalą, górę wydechową od silnika, tu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Na drugiej stronie mamy spis treści, zdjęcie modelu, informacje o modelu i informacje o wydawcy. Krótszy brat przegłubowca.
Ostatni miesiąc 1981 roku rozpoczął się trzaskającymi mrozami, a lodowata tą atmosferę pogłębiał ponury nastrój, który zapanował po wprowadzeniu 13 grudnia stanu wojennego. Kolejarze stojący przed jedną z bocznic na stacji Warszawa Główna Towarowa czekali, aż przy rampie zatrzyma się przetaczany właśnie pociąg, który przewoził z Budapesztu partię nowych Ikarusów 260. Mężczyźni w pomarańczowych kamizelkach i kaskach przyglądali się wagonom i pewnie nie jeden z zazdrością myślał o węgierskich kolegach, którzy ładowali autobusy na lawety. Oni mieli stabilizację, towar na sklepowych półkach i znacznie łagodniejszą zimę. Można śmiało powiedzieć, że Ikarus 260 stał się jednym z największych międzynarodowych sukcesów socjalistycznej motoryzacji. Węgierski pojazd był sprzedawany w wielkiej liczbie egzemplarzy do ZSRR i NRD. Te państwa zresztą kierowały się już wcześniej wśród odbiorców produktów Ikarusa. Sporo Ikarusów 260 trafiło do Polski. Węgierskie autobusy wyjechały także poza obszar RWBG do Turcji, krajów Bliskiego Wschodu, do Afryki. Zdjęcie ostatniego autobusu marki Ikarus 264, który pełni służbę liniową we Wrocławiu, jest wiodącym eksponatem, a opiekę nad nim sprawuje Klub Sympatyków Transportu Miejskiego we Wrocławiu. Pojazd w tej wersji miał chomikowe drzwi, które w późniejszych Ikarusach zastąpiono drzwiami dwuskrzydłowymi. Zdjęcie wnętrza węgierskiego autobusu, które było pojemne. W godzinach szczytu na niektórych liniach panował taki tłok, że notorycznie przekraczano nominalną ładowność wozu. Prosta i solidna konstrukcja zniosła to dzielnie, a usterki można było szybko usunąć. Karusy biły na głowę autobusy marki Jedź. Węgierskie wozy były wytrzymalsze i niezawodne. Ponadto mogły przewozić większą liczbę pasażerów, co miało ogromne znaczenie w miastach. Mamy zdjęcie podmiejskiego wariantu 260-32, który wyróżniał się tym, że miał tylko dwoje drzwi. Na przednim i tylnym zwisie linia była aranżacją wnętrza, po obu stronach znajdowały się dwa rzędy siedzeń. Takie wyposażone Ikarusy można było spotkać m.in. w Wałbrzychu, skąd pochodzi pojazd widoczny na zdjęciu. Zdjęcie i informacje, że Ikarusy zdominowały komunikację miejską praktycznie we wszystkich krajach bloku wschodniego. Oczywiście podziwiły mieszkańców Budapesztu, gdzie znajdowała się siedziba producenta tych pojazdów. Na zdjęciu Ikarus 260-00 w barwach budapesztowej komunikacji miejskiej. Mamy zdjęcie i informacje, że nadwozia autobusów malowano na różne kolory. W Warszawie początkowo kursowały biało-czerwone Ikarusy, potem zastąpiły je czerwone wozy. W ostatnich latach użytkowania Ikarusy nosiły żółto-czerwone barwy stolicy. Na zdjęciu kanałkowy Ikarus obsługujący linię w Tallinie. Zdjęcie i informacje, że w 2013 roku wycofano ostatnie Ikarusy służące w komunikacji miejskiej w Warszawie. Pożegnanie z węgierskimi autobusami miało uroczysty charakter. Kalkada wozów przedefilowała przez miasto. Na zdjęciu warszawskie Ikarusy przejeżdżające przez krakowskie przedmieście. Stanowiska kierowcy,
które było wyposażone w wygodny amortyzowany fotel. Mimo że układ kierowniczy miały wspomaganie, kręcenie kierownicą wymagało nieco siły. Poza manualną przekładnią trzeba było manipulować długą dźwignią. Znalezienie odpowiedniego biegu w bardziej wysłużonych egzemplarzach było nie lada sztuką. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak kabina kierowcy, przednia szyba, skrzynia biegów, przód, nadwozie, silnik, zawieszenie, drzwi, okna. Mamy zdjęcie i informację, że na początku lat 80. doszło do istnej inwazji węgierskich autobusów. W styczniu 1981 roku w warszawskiej zajezdni Ostrabramska między Ikarusami a naszymi Jelczami, powstającymi na licencji Berlita, były jeszcze zachowane priorytet. Za każdym rokiem proporcje zmieniały się na korzyść Ikarusów. Zdjęcie, informacje, że w połowie pierwszej dekady XXI wieku Ikarusy królowały na ulicach polskich miast. Wciągał jednak schyłek epoki węgierskich wozów. Przedsiębiorstwa komunikacyjne chciały już kupować wyłącznie pojazdy niskopodłogowe. Wymiary autobusu z danymi technicznymi. Łykacz marek, czyli o General Motors. Zdjęcie Williama Crapo-Dura, który był jednym z ojców przemysłu samochodowego. Założone przez niego przedsiębiorstwo wyrosło z czasem na największego producenta pojazdów na świecie, choć sam Durant skończył przygodę z motoryzacją jako bankrut. Mamy zdjęcie Beat Model F, który był pierwszym rynkowym przebojem General Motors Company. Samochód stworzony przez Davida Byka miał nowatorski silnik z zaworami umieszczonymi w głowicy. Mamy zdjęcie autobusu zaprezentowanego w 1940 roku przez firmę Yellow Coach, kontrolowaną przez General Motors. Miał nowoczesne nadwozie wagonowe. Ten model produkowano do końca lat 60. W Stanach Zjednoczonych był znany jako GM Old Look. Mamy zdjęcie centrali General Motors, która mieści się w Toronii, podobnie jak siedziby pozostałych korporacji Wielkiej Trójki, czyli Forda i Chryslera. W 2008 roku GM zbankrutował, lecz dzięki pomocy rządu USA przetrwał kryzys. Zdjęcie autobusu oferowanego przez General Motors, która obejmowała charakterystyczny autobus szkolny przeznaczony do dowożenia uczniów do szkoły. Na zdjęciu model Cherry Bluebeard. Na ostatniej stronie mamy informacje co w następnym numerze, czyli Neoplan NH9 z roku 1964. Osoby posiadające prenumeratę premium z 15 przesyłką zawierającą numery 28-29 otrzymywały drugą gablotę ekspozycyjną. Gablota ta wykonana jest ze szkła akrylowego.
posiada 5 pięter. Posiada możliwość otwarcia poprzez wysuwaną przednią płytę. Mieści się w niej od 15 do 45 modeli. Kaplota ta ma po dwóch stronach otwory montażowe, którymi można przykręcić ją do ściany i powiesić ją. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.